Cześć, jak się macie, tutaj Pelka Damian. Dzisiaj witam was w FIFA 15. Ostatnio w takim całkowicie luźnym odcinku bawiłem się Wellingtonem. Jednak, no jak to z nim wyszło, doskonale wiem. Legenda futa, jak najbardziej to rozumiem. Jednak nie byłem usatysfakcjonowany. Dzisiaj sięgam po legendę piłki nożnej. Myślę, że się zgodzicie, no akurat tutaj nie ma co podważać. Thierry Henry ze zbustowanymi statystykami. Wiem, że nie jest to kreatywny skład wokół niego. Hej, hybryda. Mam Kolarowa, bo chcę przetestować jego strzały z dystansu, i Boruca. To jest naprawdę porządna hybryda. A jeśli się ze mną nie zgadzacie, to zostawcie łapkę w górę. Więc tak, ale z mnie dowcipnie, czyż nie? Thierry Henry ostatnio troszkę się kontrowersyjnie wokół niego zrobiło ze względu na słowa wypowiedziane w kierunku Chicharito, ale nie zwracajmy uwagi na to, skoncentrujmy się na jego karierze, na karierze w Arsenalu. Zdecydowanie najlepszy napastnik w historii tego klubu. No to zobaczmy, czy nadal to posiada. Tak stwierdzam, że z uwagi na wasze komentarze, na przykład zwykły fut was nudzi, no w Back to Glory nadal czekam na tego, którego imienia wymawiać mi nie wolno, więc dlaczego by się nie zabawić i po prostu luźno pograć. Thierry Henry, zobaczmy, czy on nadal to posiada. Więc dobrze, Wellington odhaczony jako legenda futa, Henry odhaczony jako legenda futbolu, która jeszcze nadal jest w grze, więc pytanie brzmi, jaką legendę futa chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie? Nie wiem, może Dina Tale, kogo my tam jeszcze mamy? Emenike, który no nadal legendą jest, ponieważ jego karta jest niesamowita. Nie, no jakie tam jeszcze mamy inne nazwiska? No nie wiem, proponujcie w komentarzach, a ja postaram się zrobić, co w mojej mocy. Zobaczmy, czy jestem w stanie tym razem odnieść większy sukces niż ostatnio. Och, deszczyk. Kolarów, świetna tutaj piłka. Flamini, czyli były partner w Auriego, właśnie dlatego mi się go w tym zespole. Myślałem coś tam nad Pogbą i innymi, ale stwierdziłem, że hej, dlaczego nie Flamini? I Auri, pierwszy mocny strzał. Ten Francuz chyba był faulowany, ale sędzia postanowił to zignorować. Spodobało mi się, bo to bardzo mocny strzał był. No nie, nie mam zamiaru na niego grać. Byłby i tak spalony. Przepraszam, najmocniej za to przepraszam. Już tak robić nie będę. Auri, dobrze, przechodzi przez obrońców, jak przez pachołki! To Francuz przy piłce, ależ tutaj wszędzie Francuzi. Auri, dobra pozycja dla niego, lewa noga! Kurczę, coś właśnie na tą słabszą schodzi, ale i tak są to bardzo silne strzały, plus za to. Oj, Benzema, mam nadzieję, że to wreszcie z... Och, i kartka dla przeciwnika, definitywnie, jednak to, co się w tym momencie liczy, mamy 11 Hummels! Bezsensowne wejście, nagrodzony żółtym kartonikiem, niesamowite wyróżnienie dla Niemca. No wydaje mi się, że do tego stałego fragmentu gry może podejść tylko jedna osoba. Thierry Henry! Słupek! Nieprawdopodobne! Henry! Uderza w słupek! Rozbieg Sissoko! Thierry, tym razem to już musi być bramka! Panie i panowie! On nadal posiada tą niesamowitą umiejętność zdobywania bramek i nawet się w taki sposób cieszyć potrafi! Wow, Ronaldo Chop, zewnętrzna część stopy, choć czy ja wiem, proste podbicie. Tak jest, pełna siła została tutaj ukazana, wykrzesana z samego środka legendarnego napastnika. 1-0 i wreszcie ta maszyna się rozpędza. Dobrze, tym razem podanie, Griezmann, leciutka podcinka. Ależ Benzema, Henry, volley! Celny, za to plus. Arbiter kończy pierwszą część tego spotkania. Dominacja! Jeden strzał przeciwnika, no. No hej, jeśli to przegram, to naprawdę usuwajcie suba. Cross i... Artur Boruc. Artur. Thierry z dystansu! Centymetry nad poprzeczką. Dobra próba, bo jednak od początku pierwszej połowy tutaj nic ciekawego się nie działo. I Henry! Strzał! Dobrze, rozkręcamy się. Panie panie, jeśli Kolarów tutaj trafi, ala Roberto Carlos! Ale trafił w bramkarza. Do końca już tylko 5 minut. Czy jeszcze zobaczymy jakiegoś gola? To jest... Pytanie na chyba jest... Na bla bla. O, może będzie. Może właśnie będzie. I Benzema nie złapał tej piłki. Nie mówcie, że w ostatniej minucie! W ostatniej minucie! Shaqiri? Nie widzę nazwiska, nie chcę widzieć tego nazwiska. Zobaczmy, beznadziejny błąd obrońcy. Strzał w róg, nie do obrony. Sokratis!
Sokratis, środkowy obrońca, trafia gola! Tak zabójcze wykończenie! O co tutaj chodzi? Wysłał wszystkich do ataku i opłaciło się! Szokujący koniec i tutaj będziemy mieli dogrywkę! Ja tam robię małą zmianę. Aurii na pozycję napastnika, a Suarez za nim. Heh, dlaczego nie? No dobrze, tutaj temu zrobiłem mnóstwo miejsca. Panie i panowie, Artur Boruc! Ależ piłka, Suarez! Obrona Neuera! Taka piłka! To nawet największym filozofom się nie śniła, a on i tak to obronił. O Boże, czerwień dla Hummelsa, tak jest, on musi opuścić boisko, ponieważ ma żółtą kartkę. Widzimy tutaj kolor nad tablicą wyników, jednak czy po żółtej? Tak jest. Aurii, czy to wykończy, to jest jego moment. Tak jest, Thierry Por! O nie, Neuer, przestań mi to robić. Tym razem dobra piłka. Ben Arfa, jego moment i do... Nie! Nie wierzę! Padł mi padł w takim momencie! O mój Boże, to jest wyścig z czasem, to jest wyścig z padem! Kurde, on działa! On działa! Nie... Arfa, kolejna magiczna piłka w jego wykonaniu. Luis Suarez, rzut karny w 119! Nie, to nie jest karny! Choć czy ja wiem? Czy mamy jedenastkę? Luis Suarez z pewnością upadł w polu karnym. Tak jest! To jedenastka, druga w tym meczu. I kto do niej podejdzie? Niech będzie to Suarez. Z całym szacunkiem dla Auriego. Jednak Luis pakuje! Tak! Gol! Od poprzeczki! Urugwajczyk daje prowadzenie drużynie. Emocje do samego końca. Ponieważ ta piłka oczywiście na początku niech wykroczyła chyba linii bramkowej. Zobaczmy, strzał! Od razu wpadła do bramki. Ojej, już się bałem, że skrzaniłem. Kurczę, bramkę wyłożoną na tacy. Dobrze, to będzie zwycięstwo. Boruc! Pięknie. Chyba, że w tym... Nie, to nie może być bramka. To nie może być bramka. Shaqiri, Sissoko bohaterem. Koniec meczu, jest wygrana. Cieszysz. Gdyby jeszcze mój przeciwnik był, no kurczę, 5 razy lepszy ode mnie, to bym rozumiał tą radość, ale on nie był lepszy ode mnie, i tak miałem problemy ze zwycięstwem. Czułem, że tam Luis Suarez poleci. Dobrze czułem, Urugwajczyk. Och, jak... O tak. Aurii zawodnikiem spotkania, znaczy bramkarz pewnie zawodnikiem spotkania, ale i tak dobry mecz Francuza, 21 strzałów. Brakowało mi skuteczności, no taka prawda. Nie będę ukrywał, że zmartwił mnie przeciętny występ Benzemy, bo ogółem jak go używałem, to naprawdę jeden z najlepszych napastników w tej grze, a tutaj nie mógł jakoś się pokazać, szkoda. Przeciwnik numer 2, mamy bohatera przedwczorajszego spotkania. Carlos Vela jako napastnik. Dosyć ciekawe, Kroos jako prawy pomocnik. Nie wiem, co on tutaj kombinuje. Ale na skrzydle to ja chciałbym mieć kogoś, no, tylko minimalnie szybszego. Tym razem stroję Polski, ponieważ nie pozwoli mi na wybranie Arsenalu. Thierry, ale się tutaj popisał podaniem. Strzał! Nie ma bramki! Przepiękna Robinsonada! Konko odchodzące też... O, ale główka Mangali, no jednak! W FIFA 13 on był bogiem, jeśli chodzi o... 14, przepraszam, bogiem, jeśli chodzi o główki. Ponownie Sissoko włączył się do akcji ofensywnej. Walczy... Ech, trzecia jedenastka w tym odcinku byłaby naprawdę czymś ciekawym, ale bez przesady, potrafię też zdobyć gola z normalnej gry. Serio! No to był ciekawy dribbling. Oj, to trzeba po prostu wykorzystać, panie marny, Karim Benzema! To miało być podanie do Thierry'ego. Starcie gigantu. Serio, znów Javier? Nie do końca tacy giganci. Ben Arfa odwala tutaj świetną robotę. Thierry, kurczę, szybciej reaguj. O, ależ... Gdyby nie podkręcenie, byłby to naprawdę ciekawy gol. O, może wreszcie gol Benz. Okej, no. Vela znaleziona, tutaj wolne pole. Nic z tych rzeczy. Zobaczmy, czy zrobi to po raz drugi w tym odcinku. Tak jest, spin, wykończenie, brawo. No, brawo! Może Ben Arfa! Z prawej nogi, to ty wiesz. Z łóżka możesz wstawać. Ha! Dobre! Wiem. Jak zawsze, poziom humoru na najwyższym poziomie. Aha, tak.
Tym razem troszeczkę słabiej, 0-0, ale nadal kreuje sytuację. Benzema jeszcze będzie na boisku, ponieważ podoba mi się jego praca. Tylko no nikt nie potrafi zdobyć gola, nie będę tego zwalał na niego. Ja poniosę ten krzyż. To jest ta piłka, Karim, więcej, Co z tym pejsem jest? Thierry przejął piłkę, będzie lobował, Aury! Za słabiutko. Szybkie wznowienie, tak jest! Hatem Ben Arfa! Jeszcze niemożliwe, ta piłka pozostaje w grze! Aury! Co tu się dzieje? Wszyscy na glebie! A... Puch. Ponownie dokonam zmiany, Suarez za Benzemę. Doskonała kontrola piłki, ostatnia sytuacja. Ha, tak! Rzut karny! O, rzut wolny. Nie, to musi być jedenastka, tylko... Kibice coś żywiołowo nie reagują. To był faul w polu karnym. Luis pojawił się na boisku w dobrym momencie, ale tym razem zaufam Francuzowi. Aury pewnie pod poprzeczkę! Jest prowadzenie! Szkoda, że przez rzut karny zdecydowanie za dużo tego w tym odcinku. Koniec. Już koniec. No dobrze, gol to gol, ale nie o to mi chodzi. Nie po to nagrywam jakiś odcinek dla luzu, by pokazywać wam tylko bramki z rzutów karnych, no. Nie. Yes. O, teraz to Aury poczuł prędkość jak za dawnych dobrych lat, ale dlaczego tak zwalnia? Konko jest piłka, zagranie przed pole karne, Sissoko, potężna siła, będzie bramka! Ale się Aury złożył do tego strzału! Niemożliwe, że to nie znalazło się w siatce. Nie wiem jak on po prostu upadał. Ale w jakim stylu? Ponowny cross, Mangala wygrywa. Wycofanie, Sissoko. Kurczę. No nie mówcie, że ten sam scenariusz, nie! Nie wierzę, czy wy to... Okej! Chicharito, 89. minuta, no prawie że powtórka z Ligi Mistrzów. Co się w tym momencie wydarzyło na tym stadionie? Ja po prostu nie wierzę. On biegnie po drugą, on biegnie po drugą. Mangala! Och, Vela się pomylił. Ponownie będzie dogrywka. Niemożliwe, znów gol stracony w ostatniej praktycznie minucie. Ale jaki? Wybijałem piłkę i odbiła się. Po prostu się odbiła. Okej, to będzie bramka przy słupku. Dobrze, 90 minut, prawie nic mi nie wychodzi. Minuta i 40 sekund po rozpoczęciu pierwszej połowy dogrywki. Aury. On to robi. Tym razem to zrobił. Szybka akcja drużynowa, wszyscy celebrują. Zobaczmy. Ponownie ten magiczny Ronaldo Chop. On pomaga. Ach, świetny strzał. Nie! Nie, nie! Vela 2-2! Minutę i 40 sekund później! Haha! No to ciekawie. Jak na razie 3 minuty dogrywki ciekawsze niż cały mecz. Pięknie. Mangala poprosił o dośrodkowanie. Powalczył! Minimalnie nad poprzeczką. On biegnie na bramkę. Aury, przyjęcie, wykończenie, gol! Hat-trick! Maszyna ruszyła! Kamera dziwnie się zatrzymała, jednak nie było do tego powodu. Ale serio, nie wiem o co chodzi w tej połowie, ale strasznie mi się ona podoba. Błąd brawo, bardzo możliwe, ponieważ niefortunnie piłka wleciała do siatki, ale ja tam jestem zadowolony, trzeci gol Francuza, o to chodziło w tym odcinku. To jest już pole karne, ale co on robi? Pepe? Chicharito? Nie tym razem! Ej, kurczę! Trzy bramki w ciągu 15 minut, ja znów bombarduję! Vela będzie... Żadnego dośrodkowania! Czy to będzie czwarty? A, co tam na siłę wykończenie? Ach, zdążył! 4 minuty do końca meczu, czwarty gol Francuza! Mimo, że nie miał już sił, ale z największą łatwością trafił do siatki. Ach, czy to FIFA 05? Przeciwnik uwierzył, że jeszcze coś może zrobić Artur Borut z wizją lepszą niż wróżbita Dawid. Busquets kontra Aury. Ależ tutaj mamy Griezmann! Gol! Antoine Griezmann z 40 metrów trafia wolejem do pustej bramki. Mogłem wykonać coś bardziej spektakularnego, jednak nie było czasu na zastanawianie się.
a nawet i 50 metrów. Dobrze, że ta piłka wpadła do siatki. Co za sposób na zakończenie tego, kurczę, turniejowego spotkania. Fantastyczny gol. Znaczy przesadzam, ale tak chciałem się poczuć jak komentator, no. Koniec tego spektaklu, 7 bramek, co najzabawniejsze, 5 w dogrywce. Dobrze, że do niej doszło. A teraz znaczy czas na półfinał turnieju. Co jak co, ten mecz należał do legendy. Zdumiewające zwycięstwo, 5-2. Powtórzę, ta dogrywka była czymś niesamowitym i na tym etapie, ze względu na długość, kończę dzisiejszy odcinek. W kolejnym spróbuję dalej walczyć o tarczę mistrzów. Jednak jeśli chcecie, by odcinek pojawił się już jutro, no jeśli zobaczę tutaj 5000 łapek, to nie ukrywam, już jutro godzina 14:30 dalsza część tego turnieju, a jak nie, to pojutrze, ale możecie się postarać, jeśli materiał wam się spodobał. Ja dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia, kiedy? Zależy od was. Cześć!